W dzisiejszym odcinku, panie i panowie, to przed wami jest Need for Speed Heat, czyli najnowszy Need for Speed, który wyszedł, a to auto, które będziemy ostatnie okrążenia aktualnie tego wyścigu, to jest BMW M3 GTR z Need for Speeda, oryginalnie Most Wanted'a. Panie i panowie, witam was serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy modyfikować sobie samochód, który chciałem modyfikować w tej grze już od dawna, do którego się nigdy nie zabrałem i chciałem to zrobić razem z wami, żebyście zobaczyli i podzielili się opinią, co o tym sądzicie, co o tym myślicie. Jeżeli tego o mnie nie wiecie, ja jestem ogromnym fanem Need for Speeda, tak całkowicie szczerze, mam trochę gier, no. Także panie i panowie, dostaliśmy pieniądze, pierwsze miejsce w wyścigu. Panie i panowie, zarobiliśmy trochę pieniędzy, mamy 836 tysięcy i teraz czas na kupno jakiegoś samochodu. Oh shit! Więc w tym salonie, panie i panowie, no jest sporo samochodów do wyboru w tej grze, trzeba przyznać. Nie ma wszystkich, które bym chciał, ale jest wystarczająco. I jednym z samochodów, które chciałem właśnie, to nie jest ten samochód, ale ten samochód od zera też będę chciał zedytować, na pewno. Zobaczyć, jak to będzie. Tu mamy jeszcze Challenger, ale... Czy Challenger będzie tak fajny do modyfikowania? Mi się wydaje, że nie. Tu oczywiście jest Skyline, który też bardzo fajny. Oczywiście jest. A ja upatrzyłem sobie, panie i panowie, jeden z dwóch samochodów, które mam na celowniku. Jest to Nissan GTR Premium, czyli to, i Dodge Viper SRT. I panie i panowie, jeden z tych dwóch samochodów ja chcę zedytować, to jest oczywiście muscle car, który nie wygląda jak muscle car, a to, panie i panowie, jest Nissan oczywiście GTR. Kto Nissana GTR nie lubi? Każdy powinien lubić i każdy chyba lubi, prawda? Zdecydowałem, że ten samochód będzie tym, który aktualnie zakupimy, także tak, jak najbardziej, poproszę. Chcę tego samochodu użyć, zobaczymy, jak się nim jeździ. Oczywiście będziemy go modyfikować pod względem wyglądu i osiągów, także... okej. O mój Boże! Trzęsie wszystko. Dobra, uwaga. Jest ten dźwięk takiego typowego... drift wozu. I on jest supercharger chyba, z tego co słyszę. Ma supercharger w sobie, także... No, do driftów też się całkiem nadaje. Zobaczcie, jak te ładnie driftuje. Oczywiście nie będzie to oczywiście rekord tutaj, ani... Tym bardziej 3 gwiazdki, ale no, powiem szczerze, nie będziemy go robić na driftbus. Tylko chciałem go przetestować właśnie na drifcie i powiem wam szczerze, że poszło prawie na 2 gwiazdki, także to jest całkiem zadowalający wynik. Mamy nitro oczywiście, no bardzo słabe, ale damy radę go zmodyfikować, Jezus! Zatem panie i panowie, osiągi, wejdźmy w osiągi. Co my tutaj mamy? Wymianę silnika oczywiście, V6 mamy zamontowaną. Ja na tym się nie znam aż tak dobrze, a to jest V12, mój Boże, to było dla tego samochodu za duże, zdecydowanie. Tak by brzmiało z tą V12. Jezus Maria, V10? A V8 to jest taki typowy silnik dla właśnie takich maselkarów typu Dodge. Zobaczmy, jak on brzmi. Ale to nie jest ta V8, ta? Też nie, cholera, ta? To jest to. Ale zostajemy na aktualnym silniku, ponieważ chcę zobaczyć, co możemy z nim zrobić na aktualnym silniku. Także panie i panowie, części oczywiście Unikat Plus. Nie wiem, czy mam te części wszystkie, tak całkowicie szczerze, mam 4. Specjalnie wyjąłem z innego samochodu, żeby nie kupować nowych, bo nowe trochę kosztują, także nie chciałem kupować nowych. Proszę bardzo, Unikat Plus kolejne i oczywiście montujemy podwójne turbo. Tam daje 33 więcej tutaj punktów, Jezus Maria. Moc silnika aktualny to jest prawie 1000 koni mechanicznych, także to jest całkiem sporo. Użyjemy sobie zbiornika, ja wolę te zbiorniki, które są rozdzielone na 5. Jeszcze jeden duży to naprawdę. No i tak, ja chcę go zrobić oczywiście na... super, okej, dobra. Ja chcę go zrobić na tor. Tak jest, pokazowe zawieszenie, nie. Zawieszenie na tor, dokładnie. Hamulce elitarne. Pięknie, też wyjedę z innego samochodu. Kupiłem wcześniej samochód kompletnie inny, który był... Kompletnie nie wypałem, także... Możecie się domyślić co i jak. Opony wyścigowe, opony wyścigowe jak najbardziej, tak. Wyścig asfalt, bardzo dobrze. Sprzęgło mamy tutaj już elitarne zamontowane, ale to nam daje trochę więcej. Zobaczcie, bo to jest elita plus. Okej, weźmy to w takim razie. I tu mamy skrzynię biegów. Im więcej biegów w tej grze, tym lepiej, co jest w ogóle interesujące. Mamy elitarną skrzynię biegów. Mamy 7 biegów dodatkowe. Weźmy sobie przyspieszenie, mamy prawie na 10, także jest super. I układ różnicowy, panie i panowie. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Układ różnicowy na tory. Tak, mam jeden, okej, super. A czy jak zamontuję inny, to będę miał więcej punktów może na tym samochodzie? Coś mi do statystyki to nie da, nic mi to nie da, okej. Także tu mamy ulepszenia takie ogarnięte. To turbo słychać, no nie? Jak już edytowaliśmy ten samochód pod względem osiągów. Dobra, w takim razie personalizacja. Co możemy tutaj na samochodzie, możemy zrobić sporo. Tylko co ja bym faktycznie chciał na tym samochodzie edytować? To jest dobre pytanie. Sprawdźmy przednie strzelę, wygląda. O mój Boże, wygląda jak Nissan 350Z. O mój Boże, jak to w ogóle... O rana, to wygląda niesamowicie. Przedni zderzak zamontowany razem, co jest... Aha, bo to jest bodykit. A on ma w ogóle bodykit? Nie, nie ma bodykitu takiego typowego. No cóż, bo te samochody mają gotowy bodykit, no nie? Bagażnika... No, nie wiem, czy się za wiele zmienia, tak całkowicie szczerze. Nigdy nie byłem najlepszy właśnie w dobieraniu tych rzeczy ze sobą. No ale sprawdźmy, czy uda nam się coś fajnego zrobić. Tylny zderzak. Co my tu możemy zrobić? Co wygląda fajnie? To wygląda w sumie całkiem spoko, nie? Że to i przód od tego zamontujmy? No zobaczmy. Weźmy to. Niestety to nas będzie kosztować. Tego się nie da wyjąć z tego samochodu oczywiście. No i przedni zderzak zmienimy na ten. Mhm. Okej, okay, maskę możemy zmienić. Nie możemy, mamy ten zamontowany ten pakiet. No dobra, możemy światło zmienić? Tak, możemy, okej. Okay. Tylko na jakie? Na ciemne? To taką bestię taką zrobimy. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Rozdzielacz powietrza możemy dać inny, tylko czy byśmy chcieli inny faktycznie? Ten mi się nie podoba za bardzo przez zagięcie na końcach. Ale może ten będzie fajny. W sumie to wygląda jak teraz sobie... Jak tu można było stanąć tak naprawdę. To wygląda w sumie... To wygląda lepiej tak naprawdę. Jak teraz na to patrzę, bo to jest w sumie dziura, no nie? Więc to nie wygląda całkiem spoko. Im niżej, tym lepiej. Co byście powiedzieli? Ja bym powiedział, że ta w sumie... Narzekam na to, że wygląda całkiem spoko. No dobrze, czy możemy błotniki zamontować? Czy też nam nie będzie dane? Nie będzie nam dane. Okej, dobrze, w porządku. To mi trochę zaoszczędza roboty. Boki. Co mamy na bokach? Karbonowe boki możemy mieć, bo co fajnie to wygląda zresztą. Oho, tu nam się przód cały zmienia, byśmy zamontowali. To jest naszego zestawu, co nas, to chyba nas interesuje w takim razie. Zrobimy ten zestaw. Tak jest, dobrze. Tylny błotnik. O, możemy zamontować tylny błotnik. O, proszę, tylny już możemy. To jest od tego, tak? A ten przód tak dziwnie odstaje, widzicie? To jest tak jakby tak po prostu wygięty, ścięty. To jest śmieszne, że to wygląda. O, to pasuje chyba, nie? Do tego. Chociaż to, albo to. To, albo to. Bo to dobre pytanie, które byśmy wybrali. W sumie chyba to wygląda lepiej. Także weźmy to. Zobaczymy jeszcze, czy tylne światła tu będą ciemniejsze. Tak jest, skoro chcemy zrobić taki sleeper car, można powiedzieć. Okej, spoiler jakiś dojebany trzeba. O mój Boże, które spoilery są w tej grze. Zapomniałem już kompletnie. Tu mamy taki, tu mamy tak. Ten wygląda w ogóle niesamowicie. Ten wygląda śmiesznie, w sensie... Jakby spoiler trzymał go od dołu, po czym on się po prostu wygiął w tą stronę. Wygląda mega dziwnie. Ale tak, ten spoiler wygląda... Ten jest z pakietu, także weźmy go. Dobra, tylny zderzak mamy ogarnięty już, dobrze. Tablica rejestracyjna mnie nie za bardzo interesuje, dyfuzor na pewno mnie interesuje. Czy mamy z naszego zestawu? Rocket Bunny tutaj mamy, oh shit. Mamy zestawu naszego, okej. No to skoro jest zestawu, to bierzemy zestawu. Żeby było ładnie. Dobra, układ wydechowy. O, to jest zestawu? Serio? Czy to wygląda jak... Małe piedzi kółko. Nie. My weźmiemy sobie oczywiście... O, te od Speed Hunterów są bardzo ładne. Dobra, lusterka jeszcze bym może zmienił. I dobra, jednak bym nie zmienił, w sumie wyglądają całkiem ok. Felgi może jakieś inne, tylko pytanie, jakie felgi będą do tego samochodu pasowały? To jest zajebiście dobre pytanie. Nie? To jest z Nismo, co? A Nismo to jest... Coś jak Skyline, bardzo podobnie do Skyline'a wygląda. To w sumie nie wygląda źle, no. Ale nie będziemy oczywiście czegoś takiego brać. BBS-y wyglądają też całkiem spoko. W sumie nie wiem, czy do tego samochodu właśnie pasują mi koła tego typu. Nie pasują mi koła tego typu. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Skoro oryginalnie są takie, jak widzicie, z tyłu. Więc to jest interesujące, czemu tak mój mózg myśli. Ale zobaczmy, które możemy tutaj wybrać. Koła najlepiej. No w sumie? Nie, szukamy dalej. O, i te wyglądają bardzo ładnie. Jak na moje. 50, tak? Ale zobaczmy jeszcze obok. O, to wygląda w sumie lepiej. 52, co? Nie, weźmiemy to, żeby pasowało do tych oryginalnych, to nie? Okej, 50, dobra. Także teraz pójdziemy sobie na tył, zmienimy tylko rozmiar, bo ja lubię fejki, które mają największy rozmiar, tylko są możliwe, także to jest taka moja rzecz, z którą się borykam bardzo często. No i lecimy na 50 i montujemy te felgi, które były z przodu, żeby po prostu pasowały. Nie będziemy dawać różnych felek z przodu i z tyłu, prawda? Kupujemy, to się zmniejsza, to jest w ogóle śmieszne. No i powiększamy, pyk, pięknie. No i teraz tak, bazowy kolor, może damy sobie biały, tak bezpiecznie, ale damy biały chromowany. Pięknie to wygląda. Zastosuj dla przednich i tylnych felek. To jest akurat bardzo fajna opcja, że pozwala nam takie coś robić. No i damy biały, no nie? Też chromowany. To wygląda bardzo ładnie. Ogólnie będziecie mieć kiedykolwiek karbon, dawajcie go biały. Bo biały karbon wygląda bardzo ładnie. Odrzuć zmiany, nie chcę akurat tym razem akurat nie chcę. Zmiana rozmiaru tu zmieniliśmy, zmiana felgi zmieniliśmy. Opony jakie by tu można było zamontować, tak całkowicie szczerze. Jakieś terenowych nie chcemy. Chcemy normalnie zbieżnikiem białym. Nie, to dużo tego białego, że w tych kołach będzie. Jakimś napisem, o Speed Hunters może być. 12, okej, dobrze, w porządku. Tych zacisków i tego typu rzeczy ja nie zmieniam, bo to nie ma kompletnie żadnego sensu, no powiedzmy sobie szczerze. I tak nie patrzymy w ogóle, nikt nie patrzy nam na to, także po cholerę byśmy mieli to kupować i ustawiać. To tylko nam zabiera pieniądze i nic więcej tak naprawdę. No i mi się wydaje, że nasz samochód aktualnie by był gotowy, mi się wydaje, nie? Jak myślicie? Wygląda całkiem ok. Zobaczymy jeszcze jaki kolor mu damy, lakiery, winyle. Zobaczmy co społeczność zrobiła, czy coś popularnych jest w projektach. Mamy całe czarne oczywiście Black Edition GTR, ale to byłoby zbyt nudne tym takiego GTR-a wziął, także poszukamy sobie jeszcze. Okej, ktoś zrobił Briana O'Connera, ale to jest nie ten Nissan, mordo, także zwykłego Nissana wziąłeś niestety. To wygląda zajebiście, mega trippy, Jezus Maria. To wygląda ciekawie. No, to wygląda bardzo ciekawie. Bierzemy to wygląda fajnie. Jeszcze kolor taki w miarę oryginalny, to mi się podoba, bierzemy to. Udało się pobrać winyl, dziękuję bardzo. Dobra, efekty, co my mamy w efektach? Możemy kolor nitro zrobić? Znaczy ja to chcę też zmieniać. Neony możemy dać, bo to jest samochód idealny do neonów w sumie. Tylko jakie by tu pasowały neony? Żółto-zielony pulsujący neon. No może. No może. Albo złota fala. Złota fala pasuje. 12 koła. Trudno się mówi. Pneumatyka niekoniecznie. Ja nie jestem aż takim fanem, żeby takie coś brać. Ale na pewno go położymy na dół. Możemy jeszcze kambę zmienić, czyli przechylenie kół. Nigdy nie wiedziałem po co to w ogóle jest. Jeżeli ktoś wie i ma prawdziwy samochód i robi takie coś, dajcie mi znać, bo ja nie mam pojęcia o co jest z tym. Do czego to jest potrzebne. Uuu, jak on pięknie brzmi. Trochę nie jestem czas na 50Z, ale tak tylko trochę. Przynajmniej dajmy subtelne. Bo się wydaje się czyste. Subtelne. Ale dźwięk dziwny ten metaliczny jest, strasznie. Brzmienie agresywne? Może być, to mi się podoba, okej. No i pani panowie, mamy nasze auto skończone. Piękne jest moim zdaniem, za chwilę je przetestujemy, na tym samym co testowaliśmy przed chwilą BM-kę. No i zobaczymy jak sobie poradzi, prawda? Także wyjedźmy z nim w końcu z garażu i zobaczmy jak sobie poradzi, panie i panowie. Wyścig, tu jest zielony w tych światłach, ciekawe. Bardzo ciekawe, wygląda bardzo ładnie tak swoją drogą, także ja jestem szczęśliwy. Zobaczymy jak sobie poradzi w wyścigu, prawda? Będzie na pewno interesujące. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, dajcie mi znać. Ja oczywiście nagram, ale on ruszył z miejsca. Holy shit, ale się ładnie ślizga. Zobaczcie jak on pięknie idzie. On tak bardzo gładko ruszył z miejsca. Było aż podejrzane, aż sobie zawrócę w momencie i zobaczę specjalnie. Wow, praktycznie w ogóle nie nie spinuje kołami, niesamowite. Dobra, jedziemy na... O, sorry! Jedziemy na wyścig, panie i panowie, i zobaczymy jak sobie poradzimy w naszym nowym Nissanie z unikatowymi częściami. Pyk, lecimy. Nie mamy 400 punktów, ale ja wierzę, że ten samochód da radę. Mimo wszystko, że ten samochód pokona ich. Na 380 punktów. Mam taką nadzieję. Szczerą nadzieję. Damy sobie radę. Będzie ok. No to stary, to jest twój prawdziwy test. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. Miejmy nadzieję, że dobrze i że dasz im radę. Sprawdźmy nasze umiejętności i części w ten samochód wsadzone dały radę temu wyścigowi. Czego wiemy to Lamborghini? Nie mam zielonego pojęcia. Postaram się. Zobaczymy. Położyłam trochę nic. Nie kupiłem sobie do odnawiania nic, aby się moim zdaniem przydało. Dobrze, auto się bardzo ładnie drogi trzyma. Lecimy. Dawaj, 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 to Lamborghini. Wiem, że dasz radę. To auto mi się tak podoba. Ten przód może trochę zbyt płaski zrobiłem, ale... Ale poza tym zawsze możemy przedni zderzak zmienić na jakikolwiek inny i będzie ok. Damy radę. Bez problemu. Ja nie wiem, czy to w grze jest poziom trudności, nie pamiętam po prostu. Zainstalowałem tą grę po bardzo długim czasie. Ostatnio grałem w tą grę w listopadzie 2020, jak pamiętam. Także po roku ponad do niej wrócić było bardzo, bardzo fajnie razem z wami dzisiaj. No jak widzicie, nawet taki list za 122 tysiące z unikatowymi częściami, gdzie każdy oczywiście po 30 tysięcy, daje sobie radę nawet w takim wyścigu, gdzie ma, no powiedzmy, nie ma żadnej przewagi, tylko jest na underdogiem. Musi sobie poradzić, no nie? Z mniejszą ilością punktów, a my plujemy do przodu i dajemy sobie zajebiście radę. Ostatnie okrążenie, panie i panowie, także powtarzam, jeżeli chcecie wiedzieć takich odcinków, gdzie ja po prostu wchodzę, robię rzeczy i po prostu pokazuję wam, co jak wiecie, Need for Speeda ogólnie też, zamierzam ogólnie testować właśnie różne gry, jak wam się spodobają i będzie wyświetleń i tak dalej. Jeżeli wyrazicie chęci, to ja oczywiście nagram tego więcej. Także dawajcie sugestie, dawajcie opinie na temat samochodu, który zrobiłem, na temat tego konceptu i razem trochę pewno ustalimy. A na razie cóż, panie i panowie, wygrałem Nissanem, 53 tysiące na moje konto wlatuje, pierwsze miejsce poniżej 2 minut. Panie i panowie, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się na razie, cześć i zapraszam was na kolejne odcinki z Need for Speed Heat czy jakichkolwiek innych, trzymajcie się, pa pa.